Załóżmy, że mamy do czynienia z ogniwem, w którym przebiega następująca reakcja chemiczna. Kationy srebra reagują z cynkiem, w wyniku czego powstaje metaliczne srebro i kationy cynku 2+. Wyznaczmy standardowy potencjał tego ogniwa. Aby to zrobić, musimy odczytać z tabel fizykochemicznych, jakie są standardowe potencjały półogniw wchodzących w skład tego ogniwa. A następnie od standardowego potencjału katody odejmiemy standardowy potencjał anody. Patrząc na to równanie reakcji chemicznej, możemy zapisać dwie reakcje połówkowe, jakie wchodzą w skład reakcji sumarycznej. Kation srebra redukuje się do metalicznego srebra, natomiast cynk utlenia się do kationu cynku 2+. Aby kation srebra mógł się zredukować, potrzebuje do tego jeden elektron. Kation srebra, ulegając procesowi redukcji, jest utleniaczem, ponieważ umożliwia utlenianie się innego elementu w ogniwie. Cynk natomiast, ulegając procesowi utleniania, powoduje powstanie dwóch elektronów. Liczba elektronów, jakie powstają w procesie utleniania, musi być zgodna z liczbą elektronów, jakie bierzemy do procesu redukcji. W takim razie, aby uzgodnić te dwa równania połówkowe, muszę reakcję połówkową ze srebrem pomnożyć dwukrotnie. Półogniwo, na którym zachodzi proces utleniania, to anoda. Półogniwo cynkowe w tym przypadku jest anodą, natomiast katodą jest to półogniwo, na którym zachodzi redukcja. Tu będzie to półogniwo zawierające srebro. Standardowy potencjał katody wynosi 0,8 V, natomiast standardowy potencjał anody wynosi -0,76 V. Potencjał anody w danym ogniwie jest zawsze mniejszy od potencjału katody. Porównując te dwie wartości, upewniłam się, że dobrze wybrałam katodę i anodę. Teraz możemy obliczyć siłę elektromotoryczną całego ogniwa, w którym przebiega następująca reakcja chemiczna. Siła elektromotoryczna wynosi potencjał katody odjąć potencjał anody, czyli 0,8 V -0,76 V, co daje nam 1,56 V. Zwróć uwagę na katodę. Niezależnie od liczby moli elektronów, jakie uczestniczą w tym procesie, czy to będzie 1 mol czy 2 mole, potencjał półogniwa jest taki sam i wynosi 0,8 V.